Już była niemal euforyczna radość, gdy we wrześniu ówczesny rząd zdecydował o konieczności budowy odcinka drogi S8 łączącej węzeł Raczki ze stolicą województwa. Wybory zmieniły układ na scenie politycznej i sprawa wygodnej, ale przede wszystkim bezpiecznej trasy do Białegostoku stanęła jakby pod znakiem zapytania. Co zrobi nowy rząd? Tego nie wiedział nikt, a i coraz częściej w przestrzeni publicznej pojawiać się zaczęły głosy, że tuż obok planowana jest druga trasa ekspresowa. Droga łącząca dwa największe miasta województwa podlaskiego stała się więc wielką niewiadomą, choć przed decyzją rządu za budową odcinka opowiadali się i samorządowcy, i parlamentarzyści, niezależnie od swych politycznych korzeni. Zaniepokojenie pogłębiło się, gdy światło dzienne ujrzała interpelacja Jarosława Zielińskiego, orędownika trasy. Pyta w niej nie o to, czy droga będzie, ale wręcz jaki jest harmonogram działania w sprawie tej inwestycji, która w opinii wielu zawisła na cienkim włosku. Panie pośle, droga S8, decyzja jest, ale jej nie ma, temat stoi na półce i czeka na rozwiązanie. Jak pan widzi przyszłość tego odcinka pomiędzy węzłem Raczki a Białymstokiem? No ja myślę, że ta droga powstanie. Jest w planach do 2033 roku. No problemem jest to, że droga Via Carpatia, czyli droga z południa Europy na północ do Estonii, były rząd zaplanował przez Knyszyn. Tak? Tam były dedykowane pieniądze na tą drogę i to duże pieniądze. Potem rząd zdecydował również, że obok droga powinna być z Białegostoku do Suwałk, też ekspresowa, obok siebie dwie drogi. Ale to jest mój, obiecuję mieszkańcom i zapewniam, że to jest mój punkt numer jeden, żeby taka droga powstała i będę o to walczył. Tydzień temu rozmawiałem z panem wojewodą, bo również i Białystok, i prezydent Truskolaski, prezydent Białegostoku, poseł Krzysztof Truskolaski, poseł, jak również wojewoda, nowy wojewoda Jacek Brzozowski zapewnia, że ta droga jest potrzebna. Musi połączyć dwa największe miasta w województwie. Pojawia się więc światełko dla tej trasy, ale do realizacji jest równie kręto, co daleko. Oczywiście cieszy fakt wskazany przez posła Niedźwieckiego o przychylności dla inwestycji, ale dobre chęci asfaltu nie wyleją. Niedźwiecki zapowiada, że w najbliższym czasie zamierza się spotkać z szefem resortu odpowiedzialnym za budowę dróg i wprost zapytać o los wrześniowej decyzji poprzedniego rządu. I tu deklaruje. Obiecuję mieszkańcom Suwo i również Białegostoku, Augustowa, że ta droga musi powstać i mam nadzieję, że powstanie i chcemy drążyć temat jak najwcześniej, bo jest zaplanowana do 2033 roku, ale już powinna się zacząć, tym bardziej, że powstaje obwodnica Suchowoli, Sztabina, także trzeba tylko szybko łączyć budowę i pracować. Wcześniej, niezależnie od opcji politycznych, było porozumienie w tej sprawie? Było porozumienie. Wiem, że poseł Zieliński walczy o tę drogę i posłowie tamtej kadencji, poseł Tyszkiewicz, poseł Truskolaski, w tej chwili ja, razem chcemy, żeby ta droga powstała, żeby połączyła dwa największe miasta naszego województwa. I wszystko będziemy robili. Będę współpracował z posłem Zielińskim. Wiem, że napisał interpelację już do pana ministra. Także jak ta droga powstanie, to będzie zasługa wszystkich i byłych, i tych posłów ziemi suwalskiej, czy to z PSL-u, czy to z PiS-u, czy to z Platformy, bo to jest nasz wspólny cel. Pozostaje nam cierpliwie poczekać na wynik spotkania posła Niedźwieckiego z ministrem infrastruktury, ale też na odpowiedź na interpelację posła Zielińskiego. Do tematu z pewnością wrócimy.